W świecie natury trwa bezustanna walka. Drapieżniki walczą o przetrwanie, polując na inne zwierzęta. Ich ofiary walczą o życie, uciekając przed drapieżnikami i robią wszystko, by nie wpaść w ich szczęki. Na dodatek zwierzęta, zwłaszcza samce, walczą ze sobą także w obrębie własnego gatunku. O dominację w stadzie, o pokarm, o samice, nawet rodzeństwo z jednego miotu walczy ze sobą. Ciągłą walkę toczą nawet rośliny. Walczą ze sobą o dostęp do światła, o przestrzeń życiową, a także wytwarzają kolce i toksyny, aby nie zostać zjedzonymi przez zwierzęta roślinożerne. To także walka. Natura to jedno wielkie pole bitwy, a historia życia na Ziemi to nieustająca wojna. Zobaczcie sami, was także to dotyczy. Zapraszam. Walka zaczyna się jeszcze przed poczęciem. Wszyscy pamiętamy ze szkoły, że w wyścigu o życie bierze udział kilkaset milionów plemników, a zwycięża jeden, bądź więcej w przypadku zwierząt wydających na świat więcej niż jedno młode w pojedynczym miocie. A więc już na samym początku życia selekcja jest ogromna. Plemniki w drogach rodnych samicy nie tylko ścigają się, ale także walczą ze sobą w sensie dosłownym. Zagadnienie to opisuje słynna książka Robina Bakera pod tytułem Wojny plemników. Okazuje się, że u ludzi istnieje kilka rodzajów plemników, a jedynym zadaniem niektórych z nich jest zwalczanie konkurencyjnych plemników pochodzących od innego samca i umożliwienie zwycięstwa plemnikowi z własnej drużyny. Rywalizacja w naturze zaczyna się więc wcześniej niż nam się wydaje. Po zapłodnieniu zaczyna się okres płodowy, czas względnego spokoju. Jednak u niektórych zwierząt nawet w macicy toczy się walka. Zarodki niektórych gatunków rekinów są kanibalami i wzajemnie się pożerają jeszcze przed przyjściem na świat. W ten oto drastyczny sposób dochodzi do wyłonienia największego i jednocześnie najlepiej odżywionego zarodka. Początkowo w macicy znajduje się wiele zarodków, ale rodzi się tylko jeden, zwycięzca batalii płodowej, ten, który zjadł całe swoje rodzeństwo. Po narodzinach praktycznie u wszystkich zwierząt zaczyna się okres najbardziej intensywnej walki o przetrwanie. To właśnie wczesny etap życia jest najtrudniejszy i selekcja jest tu największa. U wielu gatunków ryb składających duże ilości ikry, wieku dorosłego dożywa tylko jeden osobnik na tysiąc. Tak jest na przykład u łososi. Wszyscy znamy z filmów przyrodniczych obraz młodych żółwi morskich, które wytluwają się na plażach i biegną ochoczo do morza. Rzadko jednak uświadamiamy sobie, że tylko jeden z nich na 100 dożyje wieku dorosłego. Żeby przetrwać, nie tylko trzeba być najsilniejszym i najsprawniejszym, oprzeć się chorobom i drapieżnikom, ale także po prostu mieć trochę szczęścia. Niektóre zwierzęta, aby zwiększyć szanse swoich młodych na przeżycie trudnego okresu wczesnomłodzieńczego, wybrały strategię opieki rodzicielskiej. W ten sposób znacząco zwiększa się przeżywalność młodych i jednocześnie nie musi przychodzić ich na świat tak wiele jak u zwierząt, które nie opiekują się młodymi. Jednak nawet tu wciąż mamy do czynienia z walką, a bardzo często rozgrywa się ona w obrębie rodzeństwa. U większości ptaków rodzeństwo rywalizuje ze sobą o pokarm. To opiskle, które najgłośniej domaga się pokarmu lub najskuteczniej go zagarnia, ma największe szanse na przetrwanie. W niektórych przypadkach, zwłaszcza u ptaków szponiastych, rywalizacja ta przybiera bardziej brutalną formę. U orłów przednich najsilniejsze młode zabija słabszych braci i bardzo często także ich zjada. Na nagraniu widzimy gniazdo bielika amerykańskiego, gdzie jedno z młodych stara się wyeliminować drugie i w ten sposób zapewnić sobie więcej pokarmu dla siebie. Jednak takie praktyki występują nie tylko u ptaków szponiastych. Nawet czaple w pewnych sytuacjach mogą atakować swoje rodzeństwo, dziobiąc je i wypychając z gniazda. Na tym nagraniu z kolei widzimy gniazdo głuptaka, z którego starsze piskle wypycha młodsze. U wielu ptaków w gniazdach wykluwa się więcej piskląt niż jest w stanie przeżyć. W przypadku niewystarczającej ilości pokarmu najsłabsze piskle ginie, a rodzeństwo nierzadko mu w tym pomaga. Kolejne wyzwanie czeka na młode osobniki tuż po opuszczeniu gniazda rodzinnego, w momencie kiedy kończy się opieka rodzicielska.
Samemu poradzić sobie w brutalnym świecie, pełnym niebezpieczeństw, zdobyć pokarm i przetrwać, gdy nie ma się jeszcze doświadczenia, jest bardzo trudno. I tylko nielicznym udaje się ta sztuka. U wszystkich ptaków śmiertelność w pierwszym roku życia jest największa. Dopiero po przejściu tych wszystkich etapów dochodzi do najważniejszego, kluczowego z punktu widzenia biologii, a mianowicie do etapu przekazania genów. To do tego etapu prowadziły wszystkie poprzednie. Bez odniesienia sukcesu na tym etapie, wszystkie poprzednie stają się w zasadzie biologicznie bezwartościowe. To właśnie tutaj dochodzi do największej rywalizacji i najbardziej spektakularnych walk w świecie zwierząt. Dlatego temu etapowi poświęcę najwięcej czasu. Mam tu oczywiście na myśli walki samców w okresie godowym. Największą zaciekłość tych walk obserwuje się u gatunków poligamicznych, gdzie jeden samiec zdobywa wiele samic. To tu stawka jest największa, bo zwycięzca bierze wszystko. Na mnie osobiście chyba największe wrażenie robią walki samców muflonów, owiec kanadyjskich czy koziorożców alpejskich. Siła uderzeń jest tu tak potężna, że od samego patrzenia na te potyczki boli głowa. Czaszka człowieka pękłaby przy takim uderzeniu jak skorupka jajka. Natomiast u tych niezwykle twardych zwierząt uderzenie nie skutkuje nawet wstrząśnieniem mózgu. Te okazałe rogi występują przede wszystkim u samców. U samic albo w ogóle ich nie ma, albo są bardzo małe. Ich funkcja jest jednoznaczna. Rogi służą przede wszystkim do walk. Zdarza się, że czasem zwierzęta wykorzystują je także w obronie przed drapieżnikami, jednak ich główna i najważniejsza funkcja to rywalizacja. Już sam ten fakt pokazuje, jak ważna jest rywalizacja w życiu tych zwierząt. Zbudowanie tak potężnych i ciężkich rogów kosztuje wiele wysiłku i pochłania wiele substancji odżywczych. Również ich dźwiganie przez całe życie nie jest bez znaczenia. Jednak nawet tak wysokie koszty warte są poniesienia z biologicznego punktu widzenia. Wydanie potomstwa i przekazanie genów to najwyższa stawka, o którą toczy się cała walka w naturze. Spójrzmy na inne zwierzęta. Mirungi, czyli inaczej słonie morskie, również walczą ze sobą w bardzo spektakularny sposób. Zwierzęta te na lądzie są dość niezgrabne, a ich największym atutem jest masa. I to właśnie ją wykorzystują w trakcie potyczek. Samce zderzają się potężnymi, otłuszczonymi cielskami, jednocześnie zgigając się i gryząc ostrymi kłami, nierzadko powodując krwawiące rany. Najlepszym tego świadectwem są blizny po wcześniejszych walkach. Innym ciekawym przykładem są walki żyraf. Samce żyraf, podobnie jak owce czy kozy, mają rogi, aczkolwiek nie zderzają się nimi, lecz uderzają nimi w szyję rywala. To kolejny przykład wykorzystania atutów swojego ciała. Tak jak słonie morskie używają do walk swoich tłustych ciał, tak żyrafy wykorzystują długie szyje. Główną i najważniejszą funkcją tych długich szyj jest oczywiście ułatwienie w zdobywaniu pokarmu i to w tym celu długie szyje powstały u tych zwierząt. Wykorzystanie ich do walk jest jakby przy okazji, to funkcja poboczna. Inny, podobny przykład stanowią wspomniane w jednym z poprzednich odcinków walki kangurów. Kangury kopią się długimi nogami, podpierając się ogonem, jednak nie w tym celu natura wyposażyła kangury w długie nogi. Przede wszystkim służą one do skakania, to dlatego są silne i potężne, a skoro już takie są, to można ich użyć także do walk. W naturze bardzo często narządy i organy wykorzystywane są w dwojaki sposób. Oprócz pierwotnej funkcji, często przy okazji na drodze ewolucyjnej pojawia się kolejna funkcja. Tak według badaczy było na przykład z piórami u ptaków, których pierwotną funkcją była prawdopodobnie ochrona przed utratą ciepła, a z czasem okazało się, że pióra świetnie sprawdzają się także do latania i w ten dość przypadkowy sposób ptaki podbiły przestworza. Wróćmy do naszej samczej rywalizacji. Jak mogą walczyć samce koni? Konie nie posiadają rogów czy długich szyj. Mają za to silne kopyta oraz zęby.
Walki ogierów również są bardzo spektakularne i tak jak w poprzednich przykładach, opierają się na wykorzystaniu posiadanych wyżej wspomnianych atutów. Nie pojawia się tu jednak żaden dodatkowy oręż w postaci rogów czy kłów. Najwyraźniej nie zawsze trzeba go mieć, by skutecznie walczyć. Kolejny przykład, który chcę Wam pokazać, to rogacz jelonek. To niezwykle charakterystyczny, jeden z największych chrząszczy, jaki występuje w Polsce. Samce posiadają ogromne żuwaczki, których samice nie posiadają. Ich żuwaczki są zdecydowanie mniejsze. Ten ogromny dymorfizm płciowy świadczy tylko o jednym. Samce wykorzystują przerośnięte żuwaczki w trakcie rywalizacji. Przy ich pomocy walczą ze sobą, próbując zrzucić konkurenta z drzewa. Zwycięzca zyskuje w ten sposób niezakłócony dostęp do samicy. A zatem opłaca się mieć tak wielkie żuwaczki i ponosić koszt ich noszenia przez całe życie. To dokładnie ta sama sytuacja co u muflonów i koziorożców. Podobny przykład stanowią nasze jelenie szlachetne. Z tym, że one co roku zrzucają poroże i co roku je odbudowują. Nawet ryby walczą ze sobą. Piękny przykład samczej rywalizacji u ryb stanowią pyszczaki z afrykańskiego jeziora Malawi. Pięknie ubarwione ryby z rodziny pielęgnicowatych, które sam posiadam w akwarium. Ryby te mają drobne ząbki na swoich wargach, o czym nieraz przekonałem się, czyszcząc akwarium. Potrafią nimi porządnie uszczypnąć, kiedy pomylą dłoń człowieka z pokarmem. Zęby te głównie służą im do zeskrobywania glonów z kamieni, ale świetnie sprawdzają się także w trakcie walk pomiędzy samcami. Rywale chwytają się nimi i sprawdzają swoje siły. Często też zadają sobie rany w okolicy pyska. Skutkiem tych walk zostaje wyłoniony dominujący samiec w danym akwarium i to on potem zostaje ojcem całego narybku. Przykłady samczej rywalizacji można by mnożyć w nieskończoność, gdyż u każdego gatunku mamy do czynienia z jakąś formą zawodów, w których wyłaniana jest para, która może przedłużyć gatunek. W niektórych przypadkach zwycięzcę wyłania otaczająca natura, bo już samo przetrwanie, dotrwanie do wieku rozrodczego jest ogromnym sukcesem. Czasem potrzebna jest jednak dodatkowa rozgrywka w postaci rykowiska. Oczywiście rykowiska w cudzysłowie, bo każdy gatunek ma tu swoje, specyficzne zawody, które różnie możemy nazywać. Jednak ktoś mógłby zapytać, co z samicami? Czy one zupełnie nie biorą udziału w tych walkach i wszystko jest w rękach samców? Otóż samice również biorą udział w tym wyścigu. Po pierwsze, tak samo jak samce muszą dotrwać do wieku rozrodczego, co w naturze samo w sobie nie jest łatwe. Po drugie, samice także rywalizują ze sobą i u wielu gatunków walki te są nawet bardziej istotne niż u samców, bo odbywają się przez cały rok, a nie tylko w okresie godowym. Są jednak znacznie bardziej subtelne niż u samców. Mniej spektakularne, mniej widoczne, ale są. U wielu gatunków to samice są przecież przywódcami stada. Na przykład u słoni, żubrów czy hien cętkowanych. Na koniec trzeba dodać, że wszystkie te biologiczne rozgrywki dotyczą także nas ludzi. Homo sapiens nie stanowi tu wyjątku. Sportowe auta, wystawny styl życia, władza i pieniądze nierzadko pełnią tą samą funkcję co rogi koziorożca. Służą rywalizacji. Zresztą faceci także potrafią po prostu dać sobie popysku. A stawką najczęściej będzie tu status społeczny, kobieta, a w konsekwencji prawo do rozrodu. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.